Świątek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dlatego tak ważne dla społeczności lokalnej są spotkania w okresie przeżywania Narodzenia Pańskiego. Grupy działające przy parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Chumniskach 7 stycznia odbyły wizytę w dolnej części kościoła, by połamać się opłatkiem i złożyć życzenia. Spotkanie rozpoczął ksiądz proboszcz Andrzej Kuś. Następnie burmistrz Brzozowa Józef Rzepka powiedział o zaangażowaniu mieszkańców w pracę na rzecz Chumnisk, a także złożył życzenia noworoczne. A w związku z tym, że jesteśmy u progu nowego roku, pozwólcie, że ja złożę wam najlepsze życzenia noworoczne. Niech spełniają się wszystkie wasze zamierzenia i plany. Niech nowonarodzony Jezus wejdzie do waszych serc i napełni je pokojem, mocą i nieskończoną nadzieją. Szczęść Boże! W imieniu grup parafialnych głos zabrała sołtys sołectwa Chumniska Skrzyżowanie Barbara Dudek. Parafialny oddział Akcji Katolickiej działający przy parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny co roku organizuje w okolicach Świąt Bożego Narodzenia spotkanie opłatkowe dla osób samotnych, starszych z parafii oraz dla grup duszpasterskich działających w naszej parafii. Serdecznie dziękujemy i cieszymy się obecnością pana burmistrza wraz z małżonką, pani sekretarz Beaty Bodziach-Kaznowskiej wraz z mężem. Wszyscy śpiewamy do akompaniamentu księdza wikarego, który nam przygrywa na harmonii. Na spotkaniu opłatkowym bywam prawie co roku, jak zdrowie pozwoli. Przeważnie są takie dania jak w dzisiejszym dniu, czyli barszczyk czerwony, pierożki ruskie, gołąbki i ciasto słodkie. Młodzież wspaniale wystąpiła, wspaniale. Uczniowie zespołu szkół nr 2 w Chumniskach wystąpili w inscenizacji pod tytułem Wigilia w autobusie. Świąteczny nastrój dopełniły kolędy w wykonaniu szóstoklasistów. Młodzież szkolną przygotowały Małgorzata Tarnawska i Danuta Śnieżek. W czytaniu przez księdza Andrzeja Kusia Ewangelii o Narodzeniu Pańskim zebrani połamali się opłatkiem i złożyli życzenia. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Brzozowa Józef Rzepka z małżonką, sekretarz gminy dr Beata Bodziach-Kaznowska, dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie dr Mariusz Kaznowski, dyrektorzy chumniskich placówek oświatowych, radny Rady Miejskiej w Brzozowie Piotr Jadczyszyn, sołtys sołectwa Chumniska Skrzyżowanie Barbara Dudek, ksiądz Tomasz Szajna oraz wszystkie grupy parafialne. Yeah.